czuję się na maksa goło i mam wrażenie, że słusznie czuję się goło. Ja mam biust w wysokości twojej talii. Jedna spódnica waży prawie kilogram. Cześć wszystkim, witam was w nowym odcinku z Kasią. Dzień dobry. Z serii z mierzeniem niska kontra wysoka. Dla przypomnienia, ja mam 1,57 m, Kasia ma 1,75 m. I dzisiaj przychodzimy do was ze zmierzeniem spódniczek, bo o to prosiliście nas najbardziej pod poprzednimi częściami. A jeżeli ich nie widzieliście, to linki do nich zostawię wam w opisie. No i co? Myślę, że możemy przejść do mierzenia. Tym razem przygotowałyśmy dla was zestawienia z 4 różnych sklepów. Oczywiście to, co widzicie tutaj, mierzymy na Kasi w filmie, także do niej odsyłam po więcej. I mamy takie sieciówki jak... Zara, H&M, Bershka oraz Orsay. Dodatkowo stamtąd jeszcze nigdy nie mierzyłyśmy spódniczek, więc stwierdziłyśmy, że teraz to zmienić. No i tutaj właśnie są te spódniczki z Orsaya. Mhm. To jest dla ciebie, to dziękuję. Jest dla mnie. I przy okazji zamawiania tych spódniczek skorzystałam z serwisu cashbackowego Tipli, dzięki czemu część pieniędzy do mnie wróciła i teraz wam o tym opowiemy, bo to jest ogólnie super sprawa. Zresztą oglądając moje filmy wiecie, że ja z Tipli korzystam już od kilku lat. Wystarczy, że tak naprawdę wejdziecie na stronę Tipli i wybierzecie sklep, który was interesuje. Następnie zostaniecie automatycznie przekierowani na stronę tego sklepu i robicie zakupy tak jak zawsze, a procent ze zwrotu po 48 godzinach wróci na wasze konto. I możecie to wypłacić w każdym momencie, przeznaczyć na co tylko chcecie. A jeżeli się zastanawiacie, skąd te pieniądze się tak naprawdę biorą, to jest to sytuacja win-win, ponieważ sklepy współpracują z Tipli, mogą się u nich promować. My kupujemy dany produkt, sklep część pieniędzy oddaje Tipli, a Tipli jeszcze część pieniędzy oddaje nam. Więc każdy na tym zyskuje. W opisie tego filmu znajdziecie link do rejestracji i jeśli w niego klikniecie, to otrzymacie 15 zł na start. No dobra, to więc myślę, że możemy się już przebierać naszą pierwszą propozycję. No, powiem wam, że podoba mi się ta spódniczka, jest całkiem ładna. No jakby ja nie mam żadnych zastrzeżeń do niej, naprawdę, układa się pięknie, tutaj ma rozcięcie, dzięki czemu jest dużo ciekawsza w odbiorze. I ogólnie super jest to, że ją się związuje w talii, przez co można ją sobie docisnąć. U mnie normalnie byłaby trochę za duża, zresztą zobaczcie, że tutaj tak... o centymetr dwa jest za duża, ale przez to, że można to sobie ścisnąć, to sobie ją dopasowuje. Nie mam żadnych zastrzeżeń do tej spódnicy, dobrze też się na mnie układa. Materiał mógłby być jednak nieco przyjemniejszy, daje 8. Okej, okay, wysoko. Mi też się, nie no, ładna jest. Ja, kopiuję ciebie, ja też daję 8. No. Przechodzimy do kolejnej propozycji i teraz przechodzimy do Bershki. I tutaj mamy taką białą spódniczkę, dosyć krótko, zobaczymy jak się będzie na nas prezentowała, także myślę, że możemy się przebierać. No, powiem wam, że fajna jest ta spódniczka. Dla mnie trochę krótka, od tyłu. Z przodu nie, ale od tyłu już tak. Od tyłu wygląda jakby była tak na styk, ale tak... dosyć kuso. W ogóle ona ma podszewkę, zobacz. Teraz jak się odwróciłaś, tak to zobaczyłam to. Mm-hmm. W każdym razie układa się super i też wcale jest bardzo dobrze dopasowana, bo ma rozciągliwą gumkę. Jak dla mnie pozytywne wrażenie poza tą długością, ale też nie jestem w szoku, bo jakby Bershka jest... zawsze ma krótkie rzeczy. Tak, ale u mnie już jest to zdecydowanie dłuższe, więc jakby długość naszych nóg ma znaczenie w tym przypadku. Moja ocena to 7. Mimo tej długości daje 7. Opcja plażowa, taka letnia. Basia też bardzo ładnie się w niej prezentuje, więc myślę, że w porządku. Tak, no właśnie jak tak patrzę, też mi się tak kojarzy z takim wyjściem na plażę. Do tego można było jakiś ładny, biały topik dopasować, więc szczerze ja daję 9. O, wysoko. Wysoko, bardzo ładna. Przechodzimy do drugiej propozycji z Bershki i tutaj mam do nas takie liliowe, w sumie fioletowe, fioletowo-liliowe spódniczki. To jest krój, który w sumie obie często nosimy, na przykład do marynarek, co możecie zobaczyć na naszych Instagramach. To jest takie klasyczne połączenie, może kolor mniej klasyczny akurat. No ale zobaczymy za sekundę. No powiem wam, że śliczna jest ta spódniczka. Ja tak troszkę muszę opuścić, bo jednak za wysoko podeszła, ale naprawdę jak najbardziej na plus. No mi się bardzo podoba, fajne też jest to wycięcie i też długość moim zdaniem jest idealna, nie jest za długa, nie jest za krótka. Dosyć krótka, ale akceptowalna w moim przypadku na przykład. Moja ocena 9. Wysoko, ale moja też 9, także kopiuję Kasię. Po raz kolejny. Tak, no ale w sumie to tutaj dużo mówić. Tak, w porządku. Bardzo ładnie się prezentuje. Ale ja chciałam tylko zaznaczyć, że mam rozcięcie na siniaka. Podkreśla. Thank you.
sieciówkę i przechodzimy teraz z Bershki do H&M-u. I tu, słuchajcie, mam długą propozycję. Ta propozycja intryguje mnie tak naprawdę najbardziej od samego początku. Jak spoglądam na wieszek, to jakby nie jest to opcja, którą normalnie bym się zdecydowała. No dobra, no to się przebieramy. No, powiem wam, że mi się ta długość u mnie bardzo podoba. Spodziewałam się, że taka będzie. A u ciebie widzę, że jest dużo krótsza. To prawda, u mnie jest tak do połowy łydki, może minimalnie niżej. Też mam wysokie buty, więc nie do końca to wszystko widać, ale nie jest to moja długość. Tak, zobaczcie, że ja też mam wysokie trampki, więc tak naprawdę gdybym miała klapeczki, to ta spódnica byłaby wręcz do ziemi. No nie wiem, jakby ja zazwyczaj, jak już mam tej długości spódnicę, to lubię rozcięcie na jedną nogę. Okay. Wtedy czuję się w porządku, tak komfortowo. Natomiast raczej na taką opcję już bym się nie zdecydowała. Mhm. Ja nie wiem czemu, ale jakoś tak mi się podobają te spódniczki. Może trochę moja siostra mnie zaraża, bo ona bardzo często chodzi właśnie w takich spódnicach albo sukienkach do ziemi, właśnie o takim kroju. I jakby tak się na nią napatrzę i sobie ładnie w tym wygląda, że jakoś tak też mi się to podoba. Nawet taką mocną ósemeczkę mogłabym dać. No to ja taką max szóstkę. Okej. Okay. Z mojej perspektywy. Perfidnie można porównać, niska kontra wysoka, proszę bardzo, tutaj prawie buty zakryte, a tutaj jakbyś miała jeszcze krótkie. Ale zobacz też górę, że jakby pierwsza linia kończy się tam, gdzie ten twój pasek, jakby... Ja mam biust w wysokości twojej talii. Za każdym razem się tym zachwycamy. No. Przy każdym odcinku to już piąta, a my dalej. Nie możemy uwierzyć. No ale to jest niesamowite, bo my normalnie nie stoimy tak blisko siebie na co dzień. Nigdy. Stoimy sobie tak i gadamy, jakby nigdy nic. Ja zawsze się tak trochę zegnę. No tak. Jakby to jest takie normalne. To już jest takie mało normalne. Przejdźmy do drugiej propozycji z H&M-u. Tym razem jest to krótka propozycja i to taka kolorowa. I to jest w ogóle kolor, który jest teraz bardzo modny. Także w sieciówkach można znaleźć mnóstwo żywo-pomarańczowych ubrań. No i myślę, że możemy się w nie przebierać. Odstaje tutaj i się podciąga ta spódnica do góry. A on nie odstaje. Kurczę, jakoś tak... Ja się kołacza najadłam i mi nie odstaje. No ale nie masz tutaj luzu? Bo na przykład u mnie w tym miejscu jest sporo luzu. Jakby wydaje mi się, że mogłaby mieć mniejszy rozmiar. Jaki mam rozmiar? Eska. Kurczę, ona jest dosyć spora jak na mnie. A zazwyczaj jakby eski są opięte, a tutaj... No zobacz, ile jest miejsca. No to prawda, ja mam XS-kę, ale... A nie. Troszkę ci tutaj trochę odstaje. Trochę odstaje, ale... Tobie odstaje bardziej. Wydaje mi się, że jakby tobie podchodzi tak mocno do góry, dlatego że ty masz krótszy tułów, dużo, i jakby wiesz, ten materiał gdzieś musi się po prostu przenieść. Właśnie, czy ty tą gumkę masz na udach? Bo zobacz, ja jakby to jest jeszcze tutaj ta część, już mi wchodzi jakby poniżej tej strefy, przez co jak chodzę, jak się poruszam, to ona mi ucieka do góry. Ale nie jest komfortowa. Totalnie nie. Trochę taka bibuła w dotyku. No, ale też myślałam, że tutaj będzie taka fajnie obciskująca, że będzie się ładnie układała, a jakby mam wrażenie, że totalnie się nie chce ułożyć. Jakbym miała ją na tej wysokości, to teraz mogłabym swobodnie chodzić. I teraz czuję, że tutaj już jest to na ale to wygląda jak sukienka w tym momencie. Jakbym miała pomarańczowy, ale zobacz, to nie mam talii przez to. Jakoś tak tutaj luźne to jest. I teraz masz moje długości. Rzeczywiście. Bo ja muszę uważać na obroty. Jeżeli zrobię zbyt mocne, no to będzie mi wszystko widać, ale też nie jestem zdziwiona, bo to jest Bershka. To jest H&M. Jakoś nie wiem, czemu zakodowałam, że to jest Bershka. Coś mi się... Z Bershki to by już wyszłyśmy kochane spódnice temu. Nie to było, nie bym wierzyła. Ale już się zamknęło. No dobra, dobra, okej. Okay. Rzeczywiście, przecież w Bershce byłaby dużo ciaśniejsza. Ciaśniejsza. W Bershce byłoby dużo... Bershce mamy dużo ciaśniejsze w talii. Ja nie mogę przebywać z Kasią tak długo. No to Kasiunia, poproszę cię o ocenkę. 6. Okej, okay, a ja daję 4. Ostro. No, nie podoba mi się. Po prostu. Mierzyłam gorsze propozycje w swoim życiu. Więc... No to prawda, nie no, były gorsze, nie jest tragiczna, ale jakby nie mogłabym nie chodzić na co dzień przez to, że się źle układa i jest niekomfortowa. Przejdź już do ostatniej sieciówki, czyli Zary. I tutaj będzie ciekawa propozycja, ponieważ... Ciężki orzech do zgryzienia.
spódnice są tak niesamowicie ciężkie, potwornie ciężkie, słuchajcie, jak ja je wypakowałam, to mówię, nie no, coś mi tutaj nie gra, normalnie tym się można siłować i poszłam je zważyć i się okazuje, że jedna spódnica waży prawie kilogram. To jest kilogram! Zobaczymy, jak będzie na figurze wygląda, tak. I jak będzie w odczuciu. Tak, i jeszcze jedna sprawa, to jest S-ka i to jest S-ka, ponieważ, no jak to w Zarze, nie zawsze mają XS-ki. Okej, okay, myślę, że to będzie ciekawe, skoro jest jeden rozmiar na dwóch. Tak, także zobaczmy, jak to będzie się prezentowało. O dziwo, słuchajcie, to jest dobre na nas obie. Wydaje mi się, że właśnie dlatego nie ma tam XS-ek, bo jest to taki rozmiar elastyczny, dopasowujący się do sylwetki. Ale to jest tak ciężkie! Jest. Coś czuję, że jakbym to ponosiła przez cały dzień, to mógłbym je nawet wolić brzuch. Nieprzyjemnie jest na maksa i zobaczcie, co się stało tutaj ze spódnicą. Ona ma jakieś takie dziwne, poniszczone fragmenty, ale w taki niespotykany sposób, jakby ktoś po prostu przyciskał. Tak, nie wiemy, o co chodzi. Ale u ciebie też są takie, zobacz, jak naciągniesz spódnicę, coś obrócisz. To. A no coś jest. A rzeczywiście, coś tutaj jest. Taka plama jaśniejsza. Nie wiem, o co chodzi. Rzeczywiście, dziwne, ale nie jest jak Kasia się jeszcze przebierała, sobie tak chodziłam tutaj w kółeczko i tak sobie myślę, że nie dałam rady chyba tak cały dzień w tym chodzić, to było takie męczące. I na przykład mi odpowiada ta długość. U mnie już jest trochę za długa, bo zobacz, że tak mi się ociera o czubki butów. Okay. Więc jakbym miała na przykład klapki, to już mogłabym szurować nią po ziemi. Jakby plus ogromny za tą gumkę, że jest tak dopasowana, bo to rzadko kiedy się zdarza. Natomiast ciężar i te poniszczenia to sprawia, że daje tej spódnicy 3. Autentycznie czuć już obciążenie na brzuchu. Masakra, dobra, to ja. Spódnica do ćwiczeń. To ja daję 2 w takim razie. Ale jak ktoś chce wyćwiczyć mięśnie brzucha, to naprawdę polecamy. Przejdź do ostatniej już propozycji na dzisiejszy odcinek i tym razem mam dla nas taką krótką spódniczkę jeansową. Tak, czegoś takiego brakowało w zestawieniu, więc cieszę się, że na ostatni raz, to ostatnie mierzenie właśnie coś takiego jeansik zleci. No dobra, no to się przebieramy. No! Powiem wam tak, jeżeli chodzi o długość, z tyłu u mnie jest idealna, jest to poniżej pupy, więc nic nie wystaje, fajnie się prezentuje. Myślę, że widać już od przodu, że spektakularne wrażenie robi. Wiecie co, czuję się na maksa goło i mam wrażenie, że słusznie czuję się goło. A czy ty mi nie zamówiłaś jeszcze M-ki z tej spódnicy? Zamówiłam, na wszelki wypadek. No właśnie, może bym M-kę przymierzyła, bo mam wrażenie, że ona po prostu za wysoko też podchodzi i że jest trochę na mnie za mała. Okej. Okay. I taka ciasna, więc może ta M-ka będzie lepsza. Dobrze, to już ci przyniosę M-eczkę. Okej. Okay. Jest troszeczkę lepiej, na pewno jest mi wygodniej, wręcz minimalnie mam tutaj jeszcze luzu. O, i z tyłu jest trochę też dłuższa i lepiej to wygląda. Jest minimalnie dłuższa, bo dalej nie jest ta długość, którą bym celowała. Musiałabym ją mocno, tak wiecie, obniżyć i teraz dalej jest krótka, ale już nie jest aż tak źle, jak było. No, efektowne. Efektowne, tyle powiem. Efektowne. A u mnie właśnie ta długość jest jakby normalna chyba, nie? Ale tak, jak patrzę wizualnie, jak się układa, to dałabym taką mocną 8. No to ja daję 4. Okej. Okay. 2 mniej. Dobrze. No dobrze, to jest to, były wszystkie propozycje. Koniecznie wpadajcie do Kasi na kolejną część, żeby zobaczyć mierzenie tych oto spódniczek. I też w komentarzach dawajcie znać, co chcielibyście zobaczyć w kolejnej serii, co tym razem powinnyśmy mierzyć. Przypominamy również o tym, że w opisie znajdziecie link do rejestracji na stronie Tipli i za samą rejestrację możecie otrzymać 15 zł na start. No i co, wiecie, że nasze Instagramy, ogólnie tam też robimy na Instastory często hole, jeżeli kupujemy sobie jakieś pojedyncze rzeczy, niekoniecznie do filmów, więc jeżeli chcecie więcej, to tam wpadajcie koniecznie. W sumie nawet dzisiaj zarówno u ciebie, jak i u mnie na Instastory pojawił się haul, więc myślę, że ciekawy content. I jeszcze ostatnio zaczęliśmy robić live'y. Tak, i tak super nam się z wami rozmawia. Ja w ogóle jestem tak podekscytowana tym, ja nie wiem, dlaczego nie robiłam tego wcześniej, więc zdecydowanie tych live'ów wspólnych będzie więcej, więc jeżeli chcecie sobie z nami porozmawiać na żywo, na czacie, to na luziku totalnym, to wbijajcie, śledźcie tam nas. No i sobie pogadamy po prostu. No i będziemy się już z wami żegnać. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!
Thank you.